No siemanko, uszanowanko, są Donuś Gaming, tam wiesz materiale z kamerką. Z FNAF-a i starcia mojej mordy. Dlatego koniecznie musicie zostawić łapeczkę w górę, subika na kanale, tutaj... A, to się mi padło do oka. Tutaj subika na kanale, u Tajnego też wbijajcie, macie link w opisie na Discorda, także was zapraszam. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do FNAF-a. Do gry, która jest stara, aczkolwiek nigdy nie umarła, dlatego... Pokcham! Jedziemy sobie od początku. Jestem totalnym nieugarem w tą grę, dlatego bardzo będę prosił was o wsparcie. Jeśli będę darł moją, moją jakże piękną mordeczkę, to będzie trochę źle. Dlatego my sobie tutaj już wczytujemy wszystko. Ja zawsze... Tak mi się pocą łapy, jak gram we FNAF-a, to jest po prostu niemożliwe. Dlatego zmutujemy sobie od razu. Tutaj to muszę sobie przypomnieć, jak to się robiło, dobra. Pod kontrolem! Dobra, na spokojnie. Czekamy, aż zacznie iść. Aż zacznie iść music i wtedy będziemy mogli. Jezus Maria, ja raz zginąłem na pierwszej nocy i po prostu z takim drewnem, że to jest po prostu szok. A w ogóle zawsze jest pozycjonowanie obie tu, tu i tu. Nawet jak jeszcze się nie praktycznie nie zaczęła, to i tak już zawsze to robię, więc. No. Dziękuję wam za fajną aktywność pod autami i pod w ogóle wszystkimi moimi filmami. Jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo się wkręciłem w ten YouTube'owy świat, można powiedzieć, i mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać w tym. Moja taktyka na FNAF jest po prostu sprawdzanie tego i tego i music boxa, i bo praktycznie nie potrzebuję już żadnych innych rzeczy do sprawdzenia, bo wywalono w kamery. Po prostu tutaj sobie sprawdzam to wszystko i... jak music box zacznie iść, to wtedy zacznie się gierka. Już się obstrałem, a włożyłem, kurde, tą maskę do tego. Ja pierdzielę. Dobra, zaczęło się. Pierwsza AM, music box. Ja pierdzielę, kurde, jest tak obstrany w ogóle, ja nie umiem grać w horrory, po prostu ja tutaj będę zaraz ryczał. Kurde, ja nie wiem, a to zrobiła pierwsza nas, zostaje łatwiejsza rzecz, jaka może być w tym kurde świecie. Pierwsza noc jest taka przecież easy, a ja tutaj kurde się tak sram. Dobra, czekamy na... Czy w pierwszej nocy musimy robić windbox? Chyba nie. Też nie. I tutaj są chyba tylko trzy animatroniki w pierwszą noc, z tego co wiem. Dobra, na spokojnie, robimy to. Grać mogę w horrory, jak nie jestem sam. To jest chillówka, ale samemu to... Nie, jeszcze jest, jak jest tak... To też jest przypał trochę, więc już myślałem, że już nie ma tam kogoś. Nie no, jest na razie spoko, mi się wydawało, że... O kurde, dobra, zaczęła się zabawa, już mnie dreszcze przeszły, przecież to jest niemożliwe. Dobra, niech idzie ta noc jak najszybciej, proszę. Dobra, na spokojnie. Na razie sobie będziemy tylko... patrzeć. Cika. Pyski. Ale na spokojnie, pierwsza nocka to jest całkiem łatwe, więc nie ma co tutaj się przejmować za bardzo. Chociaż można praktycznie cały czas w kamerach siedzieć, bo... W sumie to tylko trzy animatroniki, więc spokojnie. Ale się obsam, jak on zniknie stąd zaraz jakiś, nie? Po prostu to będzie obsranie roku. No oczywiście oprócz tych trzech animatroników, tych takich... Kurde, zniknął! Gdzie pierdzielony cweruch? Chodź tu! Gdzie on jest? Jest, chyba jest w trójce. Czyli już nie mogę być taki ostrożny, ja pierdzielę, jak ja mam dreszcze w ogóle! Bo teraz trzeba wszystko sprawdzać już tutaj, bo już tutaj się robi niebezpiecznie trochę. Dobra, spokojnie. O, nie przemieścił się. Przemieścił się. Gdzie on jest? Nie mam... Powiedzcie, gdzie on jest? No przecież to... Gdzie on jest?
Wywalono już tamte animaty, tylko tutaj. Ja nie mogę w takie gry grać, przecież to jest trochę myśliwe. Czy jestem taki oszczędny, czy po prostu pierwszy noc dają mi fory, że jest tylko flashlight? Dreszcze mam. Widzicie to? Dreszcze? Polecam sobie. O kierwa! No będę musiał pikać! A ja nie chciałem pikać! Bo byłby family friendly, prawda? Takie dreszcze. Więc tak śmiało już czuję, jak mi pot spod pachy leci. Bez kitu. O! Flashlight pierwsze zeszło. Co tam? Co tam? Co tam? Co tam? No? Cwaniaczku. Nie chciałem tego dać przypadkowo. Czyli na pierwszą noc? Szczerze, na pierwszą noc jest całkiem? Nawet tak. Oprócz tej baterii to jest całkiem, no, nawet trudne, bo już nam pojawiło się, wyskoczył nam praktycznie do pokoju, więc... No. Obra, piąta AM. Czy on jest teraz bliżej, czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje, ale... Warto chuchać na zimno, jak to się mówi. Mówię, ma śmieszną twarz, jak się przejmuje. Co? Okej, no spoko. Nie przewidziałem czegoś takiego. Wypierdzielaj mi stąd! Paszą won! Do swoich kanałów! Kurde, już się gubię! Jakieś gówno mi tutaj w kanałach siedzi. Wypad! Stąd nie wiem, kto jest w kamerze, nie chcę mi się sprawdzać. Ale że już? Co tak szybko? Zamutujemy od razu, nie chcę mi się. Chyba już od razu. Już od razu. Windbox. Idziemy! Chyba taktyka. Sprawdzamy tylko. Szczerze to... Trzeba tutaj oszczędzać trochę bardziej. Wiem, że ja też nie marnuję to, ale... Nie piszcie do mnie teraz, ja tutaj nagrywam. Pierdzielony. Dobrze, że... Mam jakąś przerwę pomiędzy lekcjami, to czas nagrać coś, cokolwiek. Ale jest przypał, ja się boję. Nienawidzę FNAF-a, mam złe skojarzenia z dzieciństwa z tą grą, dlatego... po prostu nie wiem, jakoś... Czy jakbyście mali też strasznie się bać tego FNAF-a, bo ja tak po prostu miałem, że... Kurde, ale to jest... Creepy, nie? Że takie... Najbardziej się bałem tego, jak miał Purple Guy, czy jakoś tak, taki... Albo nie, Springtrap, o, on był straszny, on był kozak straszny. Na pierwszy AM, zaczynamy zabawę. Kurde, pod nosie się chciałem podrapać. To jest najgorsze, jak na przykład grasz, się obsrałem. Czemu ja się boję tej maski tak? Przypadkowo ją włączam co chwilę, ale... Ale jest strasznie, że powiem o tym Windbox, nie? Windbox. To jest prze... Jakieś doświadczenie z FNAF-em mam, ale... tylko grałem praktycznie w czwórkę i właśnie w dwójkę. Także tak na bardziej na... O! Zaraz kichnę! Nie mogę! Kurs! Nos mi... Co się stało? Asio! O ty kur...
To jak ona miała ta żółta, znaczy biała, manga? Się obsrałem, w ogóle po nosie nie mogę się podrapać. Czy to jest dramat? Czy ona się rusza w tym? Nie, to nie jest to. Pierdzie, chyba już coś jest. Cika! Ja się sram. Nienawidzę. Nie! Jeszcze po kanałach mi łażą. No czy wy nie macie co robić? Chyba przynajmniej poszła. No oni nie mają co robić, nie? Po kanałach mi łazić będą. Dobra, poszła. Balon strój! Ale zniknęło mi. Dobra, ona przeszła tutaj. Dobrze, wolę ją mieć przed tym niż na po bokach, szczerze powiedziawszy. Porówno, wypierdzielaj mi z kanałów! Już! Poszła? Boję się zawsze. Dobra, poszedł. Szybko, szybko nakręć. Spierdzielaj. Dobra, dobra. Opanowaliśmy sytuację. Sytuacja opanowana, na spokojnie. Ale czemu ja się muszę tak cykać tej? No bez kitu, tutaj i tutaj. No przecież was dupa boli, szczypie w trzech miejscach chyba, no. Balloon boy, idź stąd. Na niego chyba trzeba świecić. Patrzą won! Ale że z dwóch stron? Idź stąd! Co mam zrobić? Idź stąd! Idź stąd! Idź stąd! No idź stąd! Zaraz mi coś skoczy, wypnie! Co? Jak to ja zrobiłem? Przecież ja... Tak się losowo dałem, a tam chłop stał! Wypierdzielaj stąd, ty mały gnojku! Jak się go pozbyć? Idź stąd! Co mam zrobić? Co za mały gnój! Pierdzielony, no! No ale ja nie mogę! Nie mogę tak grać! Jak taki jakiś gnojek mi bierze! No nie mogę! No przecież co ja miałem z nim zrobić? Gnój! Pierdzielony, no przecież... Ale co ja mam zrobić, jak ten gnojek mi wyskakuje, no? Nic na niego nie działa! Chyba mam game over wtedy, nie? Taki trochę. Dobra, kif to, pierdzielę to wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Koniecznie zostawcie łapeczkę w ogóle za to, co ja muszę tutaj przeżywać po prostu. Cię cały spociłem, po prostu w 10 minut się spociłem, jakbym maraton przebiegł. Dlatego wychodzę z tego. Idźcie sobie. Jeśli chcecie, abym spróbował jeszcze raz tego FNAF-a pierdzielonego głupiego, musicie mi naprawić trochę psychikę i dać 30 łapek w górę, 30 łapek w górę i robimy drugiego FNAF-a, bo co tutaj się wydarzyło, to jest niemożliwe. Nie nagrywamy FNAF-a. Koniec! Nie no, żartowałem. 30 łapek! Widzimy się z FNAF-a. Tak. Widzimy się z FNAF-a. Także ja wam dziękuję.